W zaległym meczu 19. kolejki trzeciej ligi grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej piłkarze wągrowieckiej Nielby zremisowali na wyjeździe z Ostrowią 1909 Ostrów Wielkopolski 2-2. Żółto-czarni objęli prowadzenie w 8 minucie. W bocznym sektorze boiska faulowany był Błażej Nowak. Z rzutu wolnego w pole karne dośrodkował Jakub Mrozik, a skutecznym strzałem głową popisał się Karol Gregorek. Piłkarze Ostrowi wyrównali w 32 minucie. W pole karne dośrodkował Damian Izydorski. Strzał Krzysztofa Gościniaka odbił się od słupka. Jednak przy dobitce Michał Pytkowski nie miał zbyt wiele do powiedzenia. W drugiej połowie gospodarze wyszli na prowadzenie. Po dośrodkowaniu w pole karne Maciej Stawiński uprzedził Dawida Jasińskiego i wpakował piłkę do siatki. W ostatnich minutach meczu jeden z obrońców Ostrowi zagrał piłkę ręką w polu karnym. Arbiter podyktował rzut karny. Jedenastkę pewnie wykorzystał Karol Gregorek. Nielba Wągrowiec zremisowała z Ostrowiem 1909 Ostrów Wielkopolski 2-2. Myślę, że bardzo ciekawy mecz, zarówno dla dwóch ekip i tak dalej. Walczyliśmy o zwycięstwo. Myślę, że pokazaliśmy kawałek dobrej piłki tutaj na obcym terenie. Coś jeszcze. No szkoda, że straciliśmy to prowadzenie na rzecz Ostrowi, ale myślę, że doprowadziliśmy zasłużenie do tego remisu. Myślę, że przy odrobinie szczęścia ten mecz mogliśmy wygrać, bo naszą grą udowodniliśmy, że nie boimy się nikogo. W pięknych okolicznościach przyrody, panie trenerze, remis 2-2. Z bardzo wymagającym, trudnym rywalem. Prowadziliśmy od 8 minuty. Ostrowia zaczęła dochodzić do głosu, wyrównali. Po przerwie objęli prowadzenie, jednak piłkarze pokazali charakter, zagrali do końca i doprowadzili do remisu w samej końcówce. No, biorąc pod uwagę, zgadzam się z tym, że to był bardzo, bardzo emocjonujący mecz. Ja jestem dumny ze swojego zespołu, że tak ambitnie podeszli do tego meczu, biorąc pod uwagę, że jak się skończył mecz Wągrowcu, był pogrom totalny. W dzisiejszym meczu to my byliśmy zespołem przeważającym, to my stwarzaliśmy więcej sytuacji i tak jak w poprzednim meczu mam zastrzeżenia do sędziów, tak samo w tym meczu, bo po prostu aż słyszałem głosy od przeciwników, że dobrze, że nie ma kamer, bo faul na Gregorku przed tym karnym, który był, to na pewno miał miejsce, także cenny remis, bardzo cenny remis, widać, że zespół po prostu no... Mimo to, że jest końcówka sezonu, to bardzo, bardzo mocno chcę wygrywać, chcę dobrze grać. Dzisiaj w wyjściowej 11 jedna znacząca zmiana. Paweł Nawrocki zastąpił Michała Golińskiego, zawieszonego za czerwoną kartkę w Sądzie Kujawskim. Jak trener oceni grę Pawła? Powiem tak, już wiedzieliśmy po tej sytuacji, jak dostał czerwoną kartkę, że trzeba będzie przemodelować. No, jego naturalnym następcą jest Nawrot. Także już cały tydzień żeśmy pracowali nad tym, że Michała już nie będziemy mieć w kolejnym meczu i w następnym meczu. Ja oceniam go bardzo pozytywnie. Walczył, jest to inny typ zawodnika, inaczej tutaj dobierał środki, inaczej wyprowadzał piłkę, inaczej grał naszym zawodnikom, szczególnie bocznym pomocnikom. Ale ogólnie to myślę, że zostawił kupę zdrowia, jak to on ma w naturze i po prostu jestem z niego bardzo zadowolony. Mimo to, że ma żółtą kartkę i niestety nie będzie pauzował w kolejnym meczu. Karol Gregorek w rundzie wiosennej nie imponował skutecznością. Do dzisiaj zaledwie jedna bramka w meczu z GKS-em Dopiewo. Dzisiaj można powiedzieć, rozstrzelał się i to w arcyważnym meczu, dwie bramki. No tak, Karol miał ten może nazwać taką przypadłość, że bardzo dużo w tych meczach, które grał, angażował się w defensywę. Dzisiaj też się angażował w defensywę, ale mimo to jeszcze mu starczyło sił, ambicji do tego, żeby przez całych fragmentach gry zdobyć bramkę i z rzutu karnego.
bo ręka była ewidentna i jeszcze miał swoje sytuacje, które mógł wykorzystać. Również bardzo pozytywny, oceniam grę tego zawodnika.